Witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z serii The Sims 4 Być rodzicem, zapraszam do oglądania, nie zapomnijcie o co w górę. Łapce. Tata zrobił e, tościeki na śniadanie, także myślę, że można zawołać e, na posiłek całą rodzinkę. Tutaj widzę, że rodzinka nawet się już schodzi do kuchni. Wybudzimy naszą nastolatkę i wybudzimy też malutkie dzieciątko, które przy okazji może sobie same zejść na dół, żeby e, poćwiczyć e, umiejętności chodzenia. Myślę, że to będzie fajna sprawa i w dzisiejszym odcinku będzie bardzo. Dużo różnych rzeczy. O, zobaczcie, mały post nakrył do stołu. Jaki słodziaczek z niego weź, kochana, porcję. Mamuśka chce tutaj, słuchajcie, jeść pizzę na śniadanie. Ja wiem, pizzę jest dobra. Kto lubi pizzę, słuchajcie, jedyneczka, jedyneczka w komentarzu. Ja pizzę uwielbiam. Nie kładź małego spać, weź sobie kawałek, zobaczymy, jak mały sobie radzi z na dół. Pójdziesz tu na dół, czy nie pójdziesz. Coś tutaj delikatnie nie chce. I słuchajcie, mam dla Was tutaj taką informację. Nasza Ania Puch. Uwaga, uwaga, zerknijcie na to. Czekaj, dziecko, sprawdzę, czy mały je. Czemu ty nie chcesz jeść? Maleńki, dawaj, do jedzonka. Uwaga, zaginiana zabawka. I cóż my tutaj mamy? Eee, chcę pobawić się ze swoją, jedną ze swoich ulubionych zabawek, ale nie może jej znaleźć. Zaczynam tęsknić. Jest mi smutno. Szukaj dalej. Spadek kontrolowania emocji, spadek odpowiedzialności. Chyba kontrolowania emocji musimy. Pobaw się inną zabawką. Zobaczymy, słuchajcie, czy on dalej te cechy ma, żeby mu się eee, kwalifikowało do zrobienia. Tak, wszystko jest ok. Mamy odpowiedzialność, maniery i empatia. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Czekajcie, niech on sobie zje, bo zaraz do tej szkółki trzeba iść, a trzeba się najeść. Maleńki idzie na dół, czy nie idzie Filipek? Zobaczcie, jaką śmiesznie ze schodów schodzi, właśnie to chciałam Wam pokazać. Za godzinę szkoły zaczynają. I u naszej Anny Puch jest bardzo fajna informacja, dlatego że ona już niedługo będzie miała tutaj umiejętności wychowawcze na dziesiątym poziomie, za 5%, także myślę, że bardzo fajna sprawa. Myślę, że tata... Czekajcie, czy tata w ogóle zjadł? Tak, jeśli zjadł, to możesz tutaj posadzić małego i damy mu jedzonko za chwileczkę, także myślę, że to będzie bardzo fajna sprawa. Chyba. I tutaj klikniemy. Weź porcję dla Sima o imieniu Filip. Dobrze. Posadzisz swojego dziedziunia? No, jaki on piękny. Uwielbiam te potworkowe Słuchajcie, ubranka. Także bardzo fajnie. W ogóle, jeżeli chodzi o rozgrywki simsowe, to rodzice to są jedno. Być rodzicem to jest chyba jedno z moich ulubionych rzeczy, która w simsach się pojawiła. Wszyscy ładnie jedzą. Czy wszyscy się najedli? Zaraz tutaj zobaczymy co tam nastolatce naszej potrzeba słuchajcie, ona tu chyba się wszystkim zajmie Chcę posprzątać, no kochana i malutki sobie tutaj wie może mama coś nastolatkę pouczy jeżeli chodzi o wychowawcze umiejętności pomóż zaspokoić potrzeby zrób zabawną minę zobaczymy jak to będzie wyglądało może zaraz się nasza mamusia przebierze i uwaga umiejętność maksymalnie rozwinięta, tutaj coś powinno być i ja to przeczytam Traktuj mnie poważnie. Jestem już w takim wieku, że mogę chodzić gdzie chcę i robić, co chcę. Czy możesz zacząć traktować mnie jak osobę dorosłą? Zawsze będziesz moim dzieckiem, musisz trochę urosnąć, zobaczymy, co da się zrobić. Zobaczymy, co da się zrobić. Niech będzie i tak. Aha, no i chciałam tutaj właśnie przeczytać. Anna może wykonywać interakcję ze swoim e, dzieckiem. Super skuteczna opieka nad dzieckiem, bardzo fajnie pozwala zaspokoić. A, już zniknęło. zaspokoić wszystkie potrzeby niemowlęcia w razie natłoku rodzicielskiego obowiązków. Może przejść tryb mega rodzica, w którym własne potrzeby zajdą na dalszy plan. Ale fajnie, i słuchajcie, to było właśnie w jej aspiracji, żeby być super rodzicem. Więc weszliśmy w tryb mega rodzica. Nie wiem, zaraz może jeszcze poczekam, aż to wejdzie. I mieć dziecko z trzema pozytymi cechami, kwa kwalifikując, kwalifikującymi się do. u. do czego? Do skłonności, więc synek jest i myślę, że dzisiaj jak nasz Maciek wróci ze szkoły, zrobimy dla niego urodzinki, więc teraz Ciebie zapraszamy kochanieńki do szkoły. Leć, leć. I już niedługo ma urodziny kto? Nasz maleńki synek chyba, a nie Maciek ma niedługo urodziny. No właśnie, zrobimy mu już dzisiaj, dlatego że to wyskoczyło, także bardzo fajnie. To może wywalimy i zajmiemy się, słuchajcie, teraz troszeczkę domkiem, zróbmy tutaj, żeby uczyli się pilnie, a nasz Filipek sobie ładnie zjadł, ale trochę jednak nas molił tutaj, proszę bardzo. E, I co u naszego Filipka chcieliśmy rozwinąć? Poruszanie się na czwarty poziom, także może weź, e, podnieś małe dziecko i pouczymy go tutaj z klockami, tylko gdzie są klocuszki, słuchajcie? W tym domu tyle rzeczy jest. Nie wiem, to może na górę pójdziemy. Chyba tak, chyba do jego pokoju. tu są klocki. Uwaga, e, uczcima ma kształtów. Budować wieże to chyba będzie w poruszaniu także spoko. E, a mamusia, myślę, że może znaleźć chwilę czasu dla siebie i słuchajcie, zrobi sobie fajną kąpiel. Tylko, czy my mamy jakąś fajną wannę taką, żeby było widać, co tutaj się dzieje? Chyba nie mamy, bo na górze. Jest tylko prysznic. I no dobra, no to nie będziemy podglądać jej. I weźmiemy... Hmm, nie może wziąć. No to niech weźmie sobie kąpiel z bąbelkami. Chciałam, żeby było te takie maseczki i tak dalej, ale tego nie widzę. Nie mam żadnego jacuzzi. albo niech ona sobie popływa, słuchajcie. Popływaj w basenie. O, to będzie rozrywka dla naszej Ani dzisiejsza. Wyłaź z wanny kobietko moja, a tatuś z synkiem lecą tutaj się bawić budowanie wieży, na razie go nie przebieram jeszcze z piżamki niech będzie, jak będzie, a nie zaznaczyłam naszemu maciusiowi, tak żeby uczył się pilniej. już chyba wszystko jest ok czemu oni tak stoją, czy wy to widzicie zobaczcie ratujcie mnie, straszne to jest nie no, ucz go budować wieże. chcieliśmy to popatrzeć no i dokładnie tak ćwiczymy poruszanie się i akurat mnie tutaj wyskoczyło, powiedz nauczycielowi znajdź sprawcę, zobaczcie no to dobra, powiedzmy to nauczycielowi Uwaga, poruszanie się tutaj jest ćwiczone, ale jednak trzeba tutaj zrobić kąpiel. Także ta nią musi zejść z synkiem na dół i zrób kąpiel. Czekajcie. Przygotuj kąpiel dla Sima. Uwaga, tu u Ciebie telefon dzwoni. Przyjaciele górą. Zuzia próbowała dziś uciec z lekcji, żeby pocieszyć płaczącą koleżankę. Co mam jej powiedzieć? Nie wolno uciekać z lekcji, edukacja jest najważniejsza. Pomaganie przyjaciołom jest najważniejsze. Nie wolno z lekcji uciekać, powinna to zgłosić mamie czy coś. Mama by tam wiedziała o tym, o tej sytuacji. A mama pływa dalej. Dokładnie, że tak pływa. Patrzcie, jak szybko daje, o, ale wariatka z niej, co? Wow, wow, wow. A wyjdziecie na kąpiel? Chyba tak. No i znowu te bugi, strasznie to wygląda, co mu Myju, myju, kąpu, kąpu. Zobaczcie, jak tu się myją nasze chłopaczki. Wow, ła, wow, ła, wow. Hi hi hi. nasza Aneczka wyszła z basenu i słuchajcie, teraz zrobimy coś, co tutaj nam pokazało właśnie według tych aspiracji, żeby wejść w tryb y, mega rodzica i tutaj musimy kolejno różne interakcje z kategorii wychowawcze klikać y, także wypróbujemy to na naszym małym Filipku, więc uwaga, więcej opcji wychowawcze, nauczowa, przepraszam hej, hej, podejdź tutaj mały Poznaj słowo przepraszam. Myślałam, że to w pokoju będziecie robić, ale w sumie tutaj też jest takie fajne miejsce, gdzie możecie sobie razem usiąść. Co ty, chcesz na dół schodzić? No dobra, jeżeli chcecie na dół, to okej. Okay. No i jak zwykle stanie na głowie chyba. A tata co robi? Tata gra w... chciałam powiedzieć bilet. Nie, nie, nie. Jak to się nazywa? Piłkarzyki, no! Piłkarzyki! Kto dotrwał do tego momentu odcinka? Niech to pisze, niech to będzie nasza słodka tajemnica, niech nikt nie wie o co chodzi. Co wy tutaj tak siedzicie? Halo? O co tu chodzi? Gdzie twój synek? Mama w kuchni chce go uczyć, słowa, przepraszam, no nie mogę. Nie, nie chcesz poznać, siadaj tu, maleńki, siadaj. I mama też tutaj przychodzi, siada i tutaj będziecie sobie gadali. No, troszkę mnie to w Simsach, powiem Wam, denerwuje, że oni nie zawsze tutaj się ogarniają i nie zawsze tutaj się tych interakcji da zrobić. Także więcej opcji wychowawcze, naucz słowa, przepraszam. Więcej opcji wychowawcze, naucz słowa, proszę, dziękuję. Więcej opcji wychowawcze, pomóż zaspokoić potrzeby, zrób zabawną minę i to sobie teraz tutaj porobimy. Tylko na kanapie chyba się nie uczy słowa, przepraszam, a na podłodze! Na na na! Patrz jaka mamunia nasza! A ten jak sucha, zobaczcie jaką ma super w ogóle tą! Yy, no, spodenki mega mi się podobają. Jacy słodziaczki moje, co? O tutaj fajnie to będzie wyglądało. Patrzcie jak sucha, jak nasuchuje. O, jak ja uwielbiam ich. Świetnie się tutaj widzę, rozumieją. A tata przyszedł do kuchni, żeby zrobić właśnie e, torcik dla synka, który jak ze szkoły wróci. Na razie go schowamy tu, niech będzie i tak. Tata trochę nie jest swój. Tu trzeba coś posprzątać. No to dawaj, sprzątaj. O, tu jakieś bałagany. Ojej, nie zauważyłam tego. Mama jeszcze nie weszła w tryb super rodzica, ale też i ten bałagan przeszkadza. Nie wiem czemu, choć zaznaczyłam tutaj te wszystkie rzeczy po kolei, no będziemy to zerkać na to i będę tego pilnowała. Słuchajcie, coś mi się nie udało zrobić tutaj, tych cech, no ale okej, okay, zaraz to ogarniemy, te tematy. Wszyscy poprosimy tutaj, bo Maciek będzie miał urodziny. Tata, też możesz tutaj podejść, skończyć. Halo, podchodzimy tu. I Maciek chyba jakiegoś kolegę zaprosił, tak mi się wydaje. O, jest tutaj kolega, także kolega będzie razem z nim świętował urodzinki. Bardzo fajnie. Także zobaczcie, Maciek ma trzy pozytywne cechy, już się kwalifikuje do tych skłonności, zobaczcie, tutaj będzie, będzie miał dobre maniery odpowiedzialne i empatyczne więc fajnie i teraz możesz e, wzdmuchnąć świeczki także robimy urodzinki Maćka, halo Maciuś, chodź tutaj malutki tu czeka też na urodziny mama, nie uciekaj chodź, 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 chodź tu urodziny ma twój synek patrz jak mały zwiewa też, to samo, nie mogę nie idź spać na razie co to się stało? Wow! Wiek nastolatni czekają Cię romantyczne uniesienia, PRZEPOCONE szorty gimnastyczne, burze hormonów. Zapnij patrz, zaczyna się ostra jazda. Lokalizacja, wybierzemy mu, niech będzie tu bylec, choć może nie, może coś innego wybierzmy. Sportowe, ok, więc niech to będzie sportsman i dodatkowo weźmiemy mu romantyczne. Jej! Otrzymałeś te trzy cechy. Zaraz zobaczymy, czy tutaj to będzie napisane. A nie, jeszcze nie słuchajcie. Czyli to będzie dopiero jak on się dorosłym stanie? On będzie miał te cechy. No, chyba na to wychodzi. Ja nie wiem. Aniu, pokaż się tutaj, jak wygląda u ciebie. Weź tryb mega rodzica. Dobra. Mały chyba naprawdę poleciał spać, bo on już jest jakoś mega wykończony i jest też trochę głodny. I to trochę bardzo. Dobra. To niech on na razie położy się spać, a my zaraz mu tutaj coś przyniesiemy do jedzenia. E, no i mama, może zawołaj na posiłek. E, czekaj, gdzie to jest? Więcej opcji. Można zawołać na posiłek? Można. Zawołaj na posiłek i niech wszyscy sobie zjedzą po torciku. I nasz maciek wygląda trochę jak Harry Potter i mi się to podoba, powiem wam szczerze. I trzeba dla niego zrobić jakiś pokój, więc nieźle. Bo jak wcześniej to przecież z bracieżkiem miał pokój, coś trzeba wykombinować. Ten tutaj idzie też jeść. Ojej, dobra, to zjedz sobie. Wołam mi na posiłek. O kurczę, mam nadzieję, że on nie padnie z wysiłku, ale bardzo cieszę się, że w końcu Ani udało się zrobić ten dziesiąty poziom, bo naprawdę dużo, dużo trzeba było tutaj pracy w to poświęcić. Dobre. Widzisz, ja kurczę, patrzcie, jakie bugi, masakra. Ja mówię, gdzie jest Maciek, nie mogę się przyzwyczaić, a przecież to on jest, kurde, Harry Potter, zostawiam mu te okulary, będą. Koniec imprezki. Mamusia została tutaj, widzę sama. Jaka impreza? O czym ty myślisz, kobietko? Skorzystaj z toalety, weź prysznic, zobaczymy co tam dzieje się. Tata coś sprząta, fajnie. Synek odrabia lekcje. Mały ty, miałeś pójść spać, przecież ty ledwo co żyjesz. Do spanka, szybciutko, szybciutko, śpi. Tutaj jeszcze ten gość sobie chodzi, a nastolatka nasza potrzebuje zabawy i leci się poślizgać, okej? Okay. Dobra, więc jak mama tutaj ogarnie się, to zrobimy sobie Zmień Sima i przebierzemy naszego Maćka, zobaczymy jak on teraz wygląda z bliska, już nie mogę się doczekać. Dobra, jesteśmy w kasie i pokażę Wam teraz Maćka, syna, tak on wygląda, czy on jest podobny do taty? Oj tak, oj tak, dobra, to zaczynamy jego przebieranie. Zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądał po zmianie. Cóż za ryby. Dobrze, oto nasz Maciuś. Słuchajcie, zostawiłam mu te okularki tylko w brązowym kolorze, włosy też i to te okulary krągłe zawsze mi się kojarzą z rodziną firm. Teraz Wam pokażę jego stroje. To jest jego strój codzienny, zegarek, t-shirt w paski, dżinsiki i trampki. Na oficjalne uważam, że naprawdę super wygląda. Sweterek koszula pod spodem, takie spodnie trochę w kolorze miętowym, but eleganckie, tak trochę z ćwiekiem, żeby. <laughs> A, hehe! He, tak jak on to mówię, było trochę pazura co mi się mega podoba, tu mu zjadłam okulary, bo wiadomo tam do piłki, żeby mu tam nie walnęło bum bum, w soczewkach można coś ćwiczyć na WF-ie. Świetnie wygląda ten strój, dawno bluzy nie dawałam tej, a pomyślałam, co wszystko tak na szaro, dajmy coś takiego żarówiastego, na sportowy może być, do spania dałam mu taką. Koszulka z górami, spodnie w kratę takie, że było luźne. Na imprezkę ubrałam go w taką, jakby nie wiem, czy to kurtka, czy to sweter, taki chyba swe, swetro-kurtka. <grymne> Jeansy z dziurami, spodnie czerwone i dopływania. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak nasz Macio wygląda. Także przechodzimy do gry. Albo nie, albo nie. damy Słuchajcie, jeszcze jakieś nowe strój myślę dla naszej mamy. Damy jej nowy strój codzienny. Ma ich trzy. To dostanie teraz czwarty. No i mamy też nowy strój dla naszej Ani taka kurteczka i miętowa obcisłe spodenki. Bardzo mi się to podoba i takie budki białe sportowe także napiszcie też e, czy fajny strój, bo w sumie dawno tej kurtki nie dawam, a świetnie ona wygląda, bo tak koszula wystaje pod spodem, jeszcze jakaś byzeczka Stinks. Dziewczyny sobie gadają, zobaczcie, jak fajnie razem wyglądają trochę na miętowo. Macie odrobił pracę domową. Dobra, poczekaj sekundeczkę, chłopie. Czy ty możesz tutaj dodatkowe zaliczenie zrobić? Oczywiście, że tak, zaraz tata Ci pomoże. Pyk. A to mama tu coś klika, nie. Tata. Yy, ty, 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 pomóż przy odrabianiu lekcji. Czy córa też poleciała do odrabiania? Tutaj koleżka poleciał. Mamutka, co u Ciebie się dzieje? towarzystwa trochę jej brakuje, to możesz pomóc córce. Myślałam, że córka sobie w swoim pokoju zrobi. No niestety, i musimy też zrobić dla Maćka pokój. O kurczę, Maćkowi chce się siku, maleńki sobie tutaj śpi, także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj akurat nie wiem, nie wyłączamy prądu, niech będzie, ile będzie. Musimy jakoś podzielić te pokoje. Może dla nastolatki trochę zmniejsze i powiększe. Dzięki temu dla Maćka. No zobaczymy. Mama, gdzie ta twoja córa? Też przyszła tu odrabiać lekcje, ale świetnie. Zobaczcie, rodzinne odrabianie lekcji. Bardzo fajnie. Pomóż przy odrabianiu lekcji. No i będziemy słuchajcie, na pewno też pracować nad tym, żeby wejść w tryb mojego rodzica, ale tutaj na razie musimy się dzieciakami zająć. Świetnie to wygląda, co? Zaraz sobie tutaj zrobimy coś na tabie jakieś zdjęcie. Uwaga. Odrabiamy. Fajnie to Naprawdę bardzo rodzinnie uwielbiam takie sytuacje. Pik. Dobra to niech oni sobie tutaj robią. Coś mi tu wyskoczyło. Bardzo się przyjaźnią. No i tak ma być. Dokładnie, że tak. <laughs> Dziewczyny dalej lekcje odrabiają. A chłopaki, patrzcie, grają sobie na konsoli razem wspólnie. Także myślę, że bardzo fajnie. Maciek, do łazienki miałeś? Później poszedłeś? Okej, okay, dobra. Ale widzę, towarzystwo i zabawa chyba zaraz też troszkę poleci. Maleńki nam wstał. Coś się stało. Koszmary miały. Ale... Umie coś nowego, szczęśliwy. I tutaj sobie buduje wieżę. Jak widzicie, stawia klocki na klocku, także spoko. Sujej, mój płaczku, choć na dół sobie coś jeszcze zjesz, bo widzę, że jesteś głodny. Może jakaś kolacyjka rodzinna. W sumie można byłoby coś takiego zrobić. Czy dziewczyny są głodne? Są. Dobra. Maciek, ty naprawdę tobie się chce do łazienki, także leć. A tata zrobi jakąś kolację. Dobra. Podaj kolację i niech będzie to. Pasta primavera. Będzie makaronik na kolacyjkę, a mały sobie akurat pójdzie na dół. I leci mój gagatek. Uwielbiam to. Naprawdę hit. Dziewczyny dalej odrabiają. A kto to do nas spuka? Chciałam się zapytać. Zabawne powitanie. Że sąsiadka o tej godzinie, nie wiem. Ale może syn pójdzie. Coś tam do niej zagadać. Mały lecisz też do sąsiadki? Może stroje ci tu zmienimy. Zmień strój na ten, w którym dzisiaj chodziłeś. Dodatkowe zaliczenie zrobione, także dziewczyny do środka. Chodźcie, zanim pójdziecie spać, to zjemy sobie kolacyjkę. Tata pięknie gotuje. Który on będzie miał zaraz poziom gotowania? Wow, jeszcze mu nie weszło, dobra, to pewnie na kolejnym. Dobra, tatko, czekaj, zawołaj na posiłek wszystkich. Zawołaj na posiłek. Drugi poziom wykwintnego gotowania. Okej, okay, rozumiem. Poprosi o jedzenie. Dobra, mama zaraz ci da. Co ty z kim ty gadasz? Kim ona jest? Młoda dorosła czy nastolatka? No słuchaj, ty jesteś nastolatek, więc ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tak z nią gadać. Czy my się w ogóle tutaj wszyscy zmieścimy? Oj, przyszła do nas sąsiadka też na jedzenie. Starczy dla wszystkich, chyba tak? Mam taką nadzieję. Malutki ma. A ty nie masz, mama, jeszcze jedzonka. Weź sobie porcję. Gdzie ty idziesz siadać? Na krzesełko. Szkoda, że nikt ciebie tu nie posadził, ale w sumie nikt tego nie sprzątą, więc trochę ta szlipa. Najpiękna no rodzinna kolacyjka. Okej, okay, jest akurat jedną. To wampir! O nie! Wampir nam przyszedł do domu. Widzieliście, co narobiła? Wampir przychodzi do domu. Jedz i wypraszamy cię zaraz. To ty ją wpuściłeś, także trzeba ją wyprosić. Telewizor oglądasz jeszcze? A gdzie ten telewizor leci? Halo? Za daleko trochę. Samotności ten mały A, uwalisz całą kanapę, zaraz będą na ciebie krzyczeć, ja mówię ci. Tak będzie. Już zjedzone? Tak szybko? Patrz, ona chyba nie chce kuła wampira być. Ale fajnie wygląda w tym stroju, co? No zjedz tą porcję, głodna jesteś kobietko moja malutka. Spać się chcesz, zaraz pójdziesz, zaraz mama cię położy, także wszystko będzie pięknie. No i papa. do widzenia. Znowu jacyś goście w drzwiach o tej porze nikogo nie wpuszczamy. To mogą być znów. Myślę, że czas do spania. Tutaj teraz tata właśnie zaprowadza swojego synka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Maciusia, gdzie ten Maciek halo? Maciek położył się już spać i on tutaj ostatnią noc spędza właśnie w pokoju dla dzieci. Jutro jak wróci ze szkoły, myślę, będzie na niego czekała niespodzianka w postaci nowego pokoiku. Także myślę, że całkiem spoko. Zuzia też już jest zmęczona, ale wszystko bardzo dobrze jest zrobione, lekcje zdrobione. Mama też do spanka idzie. Także, moi kochani, ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli film się podoba, proszę o kciuka w górę. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału na dole czerwony przycisk, żeby wszystkie filmiki moje Wam się pojawiały i być w moim gangu pa. Grampauli. Do zobaczenia w wózaki. Pa, pa! Dzięki za oglądanie!